Siema, siema, ale się cieszę, że mogę się do Was odezwać. Nie wiem czemu, ale mam jakiś taki zacież straszny. I dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, tak, z takim luźnym vlogiem. Spędzimy sobie razem dzień, może jeszcze jutro coś dogram, zobaczymy. I dzisiaj jest dzień szczególny, dzisiaj jest dzień specjalny, ponieważ jest tłusty czwartek. Stwierdziłam, że to jest idealny dzień, żeby nagrać dla Was film, ponieważ nie wyobrażam sobie nie świętować tego dnia z Wami. Słuchajcie, tłusty czwartek to jest dzień, na który ja czekam bardziej niż na moje urodziny, dosłownie. Już nawet wczoraj, Wigilia tłustego czwartku, ja już to świętowałam, dlatego że już na kolację jadłam pączki, więc widzicie, ja naprawdę ten dzień uwielbiam. Jest to, no nie wiem, chyba mój ulubiony dzień w roku, naprawdę. O, uwielbiam. Ostatnio też jadłam faworki. Faworki, zawsze mówię, wiem, że się mówi faworki. Ale no musimy, po prostu musimy ten dzień razem sobie świętować. I w ogóle, póki pamiętam, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z filmami. Ja będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Natomiast również informacja jeszcze szybka, że zapraszam Was do mnie na Instagrama, ponieważ tam odzywam się codziennie i tam są takie codziennie właśnie takie mini vlogi, więc jeżeli ktoś chciałby być jeszcze bardziej na bieżąco, też tam mówię o filmach wcześniej zawsze, jeszcze przed wrzuceniem i tak dalej, informuję, no to właśnie tam też Was zapraszam. Macie w opisie podane Julia Podspodłoga Ytygen. Generalnie, ale w opisie jest. No co tam, bałaganiarze? Czekacie na śniadanko? Zaraz będzie. W ogóle, patrzcie, uzupełniłam im wczoraj tutaj zapas ziółek, ładnie, więc są. I bo ja im, wiecie, tak uzupełniam tego, że trzymam tą mieszankę na dole, w tej komodzie trzymam takie ziółka, jakieś pojedyncze przysmaki i tak dalej, żeby uzupełniać po prostu tą dietę. Natomiast taką mieszankę trzymam na dole ze względu na to, że ja mam alergię na takie rzeczy i wiecie. No już, aniołku, zaraz, czekaj, jeszcze coś pokażę. I uzupełniłam, już idzie oczywiście, uzupełniłam też wczoraj im tutaj siano. Ono nie jest za ładne, ten sort jakby siana, ale jedzą, naprawdę jedzą chętnie, więc się cieszę, przynajmniej jest uzupełnione. I zaczęło mi się, słuchajcie, wszystko kończyć, zarówno zioła, jak i siano. Więc muszę to pozamawiać im, żeby wiecie, no nie było takiej sytuacji, że nagle nie mam. Ja to się staram zawsze już z wyprzedzeniem wszystko zamawiać, żeby mieć. Ale spokojnie, panowie, zaraz dostaniecie. Ale tutaj syf jest straszny. Chodźcie. No. Żul, ty się troszeczkę uspokój. Patrz, Terek, zobacz, jak spokojnie robi. A ty? W ogóle bakter ma trochę jeszcze papryki tutaj, widzę, na czole, bo jedli wczoraj na kolację. I w ogóle powiem Wam, że oni mają teraz tą kuwetę. Co tu się dzieje, to jest jakaś masakra, serio. Nie będę tego nawet komentowała, zaraz po prostu to posprzątam. Mają tą dużą kuwetę i oni wcześniej we dwójkę, jak byli, zanim miałam proboszcza, to mieli mniejszą kuwetę, taką, może kojarzycie nawet, prostokątną, kocią, szarą. I w momencie, kiedy adoptowałam proboszcza, to kupiłam taką kuwetę, no wiadomo, no bo on duży i tak dalej. I w sumie tą kuwetę im zostawiłam. Ale zastanawiam się, czy nie przetestować jeszcze raz powrotu do tamtej mniejszej, dlatego że mam wrażenie, że to jest trochę bez sensu. Bo oni wywalają teraz dużo siana, bo to siano jest nie tylko, że takie dość cienkie, to jeszcze ten paśnik ma duży otwór. Wiadomo, że to też wpływa na to, że więcej go zjadają, w ogóle pogryźli ten paśnik. Masakra, bakter chyba pogryzł, on takie materiały gryzie. Tak czy inaczej sprzątam tą kuwetę codziennie, to bardzo dużo marnuje się peletu. Mam wrażenie, że naprawdę dużo się tego marnuje, strasznie, bo ja uzupełniam ten pelet workiem 15-kilogramowym i zaraz go nie ma po kilku użyciach, więc naprawdę, no, więc myślę, że jakoś niedługo, na kilka dni, może zostawię im właśnie tą mniejszą, żeby przetestować. Okej, słuchajcie, ogarniam im już. On zawsze, dosłownie zawsze, kiedy sprzątam ostatnio, jest takim pomocnikiem, że przechodzi sobie tu i zaraz się rozkłada. Żul, jaka klucha. Bakterek w kuwecie, bo nie ma gdzie wyjść, ale już im tutaj ogarniam, dywaniki i tak dalej. Zaraz mam lekcję, więc szybko, szybko. No ale pomocnik jesteś, ale jesteś. Takich pomocników to ze świecą szukać, naprawdę. Ten chłop ma tak wywalone w to, co ja wokół niego tutaj robię, że naprawdę podziwiam taką postawę i zazdroszczę. Serio, nie mogę z niego, nie mogę. On jest naprawdę takim stanem umysłu. Wczoraj mu w ogóle uszy pukałam, więc ma takie troszeczkę jakby mokre jeszcze, ale wiadomo, że mu wytarłam, ale mu tam troszeczkę się tak posklejały. No, bo wiecie, muszę mu teraz to robić tak profilaktycznie, regularnie, ze względu na te
powracające zapalenia uszu i tak dalej. No myślę, że tak czy inaczej, prędzej czy później będzie trzeba wykonać mu tą operację wyszycia kanałów słuchowych, ale jednak wiadomo, że no raczej już tak rozmawiałam z weterynarzem, że zrobimy to ewentualnie jak będzie kolejny taki kryzys, tak? Czyli że znowu mu wejdzie takie mocne zapalenie, znowu go będzie bolało i tak dalej. Jak na razie staramy się temu zapobiegać, ale no myślę, że niestety trzeba będzie w przyszłości to zrobić. Patrzcie na Baktera. On ostatnio też tak chilluje. Nie chcę podchodzić, bo on na pewno wstanie, jak podejdę. Żółto ma wywalone, jak podchodzę, ale Bakterek wstaje. Ale zobaczcie, on lubi to legowisko. On ma takie śmieszne, szare pampuchy. I zawsze mi się myli, czy to są jego uszy, czy pampuchy, jak tak leży. I w ogóle, słuchajcie, pamiętacie, jak ja sobie ostatnio zrobiłam tą ala grzywkę? To była tragedia i to jest tragedia generalnie i naprawdę to jest masakra i okropieństwo. Ale stwierdziłam, że muszę sobie to trochę poprawić dzisiaj. Wzięłam nożyczki. Wzięłam znowu te same nożyczki, co... Nie, słuchajcie, jestem jakimś serio fryzjerem, ale tak, te nożyczki. I sobie troszeczkę to stwierdziłam, że poprawię. I wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż było, chociaż i tak jest tragedia, ale nie jest to takie w tym momencie, bo to wcześniej było takie, że tak wycięte i dosłownie tutaj proste. A teraz to się starałam tak troszeczkę bardziej pocieniować i zobaczcie, tutaj zrobiłam też krócej i dopiero długość tu taka. Masakra, po tej drugiej stronie też, ale tu mam wrażenie, że jest tego mniej. Ja nie wiem, to jest totalnie nieproporcjonalnie. I w ogóle mi urosły trochę włosy, ale stwierdziłam, wiecie, zawsze obcinam, bo ja generalnie wolę mieć krótkie, lepiej się czuję w krótkiej, ale stwierdziłam, że i tak chodzę praktycznie cały czas teraz w związanych, więc może zapuszczę pod te włosy, znaczy pod związane fryzury. A jeżeli stwierdzę, że już mi jest niewygodnie, już się wkurzam, męczę, to sobie znowu skrócę, chociaż ja naprawdę dawno nie miałam dłuższych włosów, a mi dość szybko rosną, więc może sobie poeksperymentuję, zobaczymy. Ale widzicie, ja właśnie tak traktuję moje włosy. Tu sobie coś podetnę, jest mega masakrycznie, ale trudno. No, włosy nie ręka, odrosną, ja wychodzę z takiego założenia. Zaraz wezmę jeszcze telefon i przypomnę Wam na Instastory, że jest dzisiaj ten tłusty czwartek, bez mnie. Wyobrażam, jakby ktoś mógł zapomnieć przypadkowo. Ja, słuchajcie, skończyłam teraz lekcję i... No dzisiaj myślę, że od razu, zaraz, niedługo, już tylko się muszę ubrać, pojadę do Biedry. A to dlatego, że muszę wypłacić kasę z tego bankomatu, bo jutro mam matmę dodatkową, więc wiecie, muszę mieć po prostu w gotówce. Oraz, no wiadomo, po co? Po ponczusie. I chciałam też kupić te faworki, ale wiedzę, że tak średnio są, w sensie czasem są, czasem nie ma i... Moja siostra wracała dzisiaj z koleżanką, bo ona pisała próbny egzamin tam w szkole i wracała z nią i poszły właśnie do Biedry i ta koleżanka kupiła ostatnią paczkę faworków. Tak się wkurzyłam, mówię, o nie, oby była jakaś dostawa, jak ja będę w Biedrze, oby, serio. Ale kupię, słuchajcie, z Wedlunia. Pączki z Wedlunia to jest cudo, naprawdę, one są wspaniałe. Zobaczymy, jakie tam będą. Mówiliśmy, że takie zwykłe. Ja wolę generalnie z takim cukrem pudrem niż z lukrem, ale wiecie, wszystkie są dobre. I tutaj mam jeszcze jednego. Widzicie, on jest z jabłkiem. Z jabłkiem też są gdzieś bardzo dobre. Wiem, że zobaczycie to z opóźnieniem, ale życzę Wam miłego tłustego czwartku. Musicie mi koniecznie napisać w komentarzu, no bo to będzie już po tłustym czwartku, ile zjedliście pączków. Ja chyba w tamtym roku zjadłam z 8, coś takiego, ale to nie jest ważne. Słuchajcie, ważne jest rozkoszowanie się tym. Dla mnie to jest po prostu coś wspaniałego, naprawdę. Słuchajcie, wiecie co? Zapomniałam, że mam WF. Wbiłam teraz na ten WF, ale wiecie, co się okazuje? Że będę miała jakiś test na kamerce gibkości, nie na hit. Ale hit, no nie mogę, słuchajcie. W końcu się okazało, że na WF-ie jednak nie będzie to na kamerce, tylko każda z nas ma wysłać zdjęcie, jak dotyka, wiecie, jakby taki skłon, że rękami do nóg się dotyka, do podłogi najlepiej, wiadomo. I pani wystawia jakąś tam ocenę. I słuchajcie, ja mówię, dobra, zapomnę, później wysyłam to od razu, wywalone. I ja do podłogi tak nie za bardzo umiem dotknąć, ale słuchajcie, wysyłam. I ta konwersacja z nią to jest jakiś hit. Nie chcę Wam za bardzo pokazywać jej danych, więc Wam pokażę. Tak, i piszę jej tak. Dzień dobry, przesyłam mój skłon. I wysłałam jej zdjęcie tego skłonu i przypadkiem ono się wysłało 4 razy. Bo coś mi się zepsuło i się zalogowało i ja klikałam i to się wysłało. Oj, przepraszam, że aż 4 razy się wysłało. A ona, a te kolanka można trochę bardziej wyprostować? Ja,
No dobrze, spróbuję i wysłałam jeszcze jedno. Trochę bardziej miałam prostowane te kolana rzeczywiście, ale nie, no słuchajcie, wywalony, ważę, żeby była za to jakaś ocena i wiecie, żebym nie miała później problemu, że nie mam 3 ocen z WF-u. Ale serio, nie mogę z tej mojej konwersacji. Dzień dobry, przesyłam mój skłon. Ej, dobra, słuchajcie, ja właśnie wyszłam z Żulową z Biedry i mamy pączki i zdzwoniłyśmy się też z babcią, dlatego że ona do nas niedługo przyjeżdża. No i ona nam całe szczęście przywiezie faworki i też jakieś pączki, więc tutaj będzie ich więcej, dlatego też nie brałyśmy, tak wiecie, dużo. Żulowa to pewnie zje tylko jednego, Hanka to pewnie zje też maksymalnie 2, babcia to też zje pewnie mało, babcia to je pół chyba nawet, więc ja tu będę głównie zjadała te pączki, serio, ja ten dzień po prostu celebruję strasznie jak żaden inny. I mamy tak, tutaj jest torebka z takimi pączkami zwykłymi, 4 chyba z takim cukrem pudrem i nie wiem, ze 3 jeszcze te takie z, czy nawet 4 też, nie wiem, z tym, z taką marmoladą, takie wiesz, wiecie w sensie, takie standardowe, z też, jak to się mówi, pomarańcza, tak, na górze, no coś takiego, nie wiem, nie pamiętam nigdy jak to się nazywa, a to, kurde, migacz włączyłam, o nie, awaryjny włączyłam, o kurde, a to, czekaj, właśnie wtedy to jest ten pan, który obok nas brał pączki. Boże, no już nagrywaj. A to jest torba przysmaków dla mnie. Słuchajcie, to są dla mnie wspaniałości. To są najlepsze pączki, jakie naprawdę można mieć. I są to z Wedlunia. Pierwszy jest taki, chociaż to nie wiem, czy to jest z Wedla, ale to jest donut Oreo. Ostatni był. Mega, mega... On jest taki uroczy, ładny, ładny, trzymaj. I moje ulubione, moje po prostu najukochańsze pączki z Wedla. One są tutaj takie mięciutkie, na górze jest taka czekolada, a w środku mają jeszcze taką płynną. Trochę jak wnętrze babeczuni. I je mam 2. Więc no, to będzie coś wspaniałego, naprawdę, już się nie mogę doczekać tej wyżery. Wracam do domu i będę miała za jakiś czas też polski, niestety. No ale to nie będzie długo trwało, bo u mnie to raczej wygląda tak, że my omawiamy pracę, które mam po prostu napisałam wcześniej i mam znowu jakąś zadaną. W sumie tak to wygląda, dlatego no tutaj nie rozpaczam jakoś bardzo. Ale ciemno, ale ja słuchajcie, zrobiłam sobie nową herbatkę i teraz czekam, bo będę miała za jakieś pół godziny polski i Żulom damy jakieś przysmaki. Tylko czekajcie, zapalę światło, chociaż nie lubię tego robić, ale zapalę, żeby lepiej było widać, bo ja lubię im na vlogach dawać przysmaki, oni się cieszą, każdy się cieszy. Siano całe wywalone z paśnika, no koszmarne zachowanie, panowie, koszmarne. No, ale damy im może te takie pędy leszczyny, co im ostatnio dawałam na vlogu, bo im zasmakowały. A to jest coś takiego, wiecie, sobie tak dłużej pojedzą. O, dobra, to. No, chodźcie! Bakterek już porwał jedno. Żulik! Żulik, mam wrażenie, że trochę przez to zapalenie uchów. Uchów, Boże, co ja gadam? Uszu, chodź, Żulik! Nie zabieraj, bracisz, zabrał mu. Ma, wiecie, gorzej słyszy po prostu. No, zabrałeś braciszkowi i tu przybiegłeś. Chodź, bakterek, mama ci tutaj da. Chodź. Chodź, weźmiesz sobie, poczęstuj się, proszę bardzo. No nie? To Żulik się poczęstuje. Ale to się ładnie poczęstuj sobie możesz zabrać, bo ty tak widzę, że każdą nagryzasz po kolei. Chodź, aniołku, dawaj. Super, bakterek to się umie poczęstować. Co robisz? Ty chłopie. Jakie pyszne. No dawaj, myśl sobie. O, wziąłeś już sobie, dobra. To chowamy. Jeszcze byście chcieli jakiegoś przysmaka? Może żurawinka? Może żurawinka. Chociaż bakterek wiem, że nie lubi. Najwyżej mu damy coś innego. No problem. Masz, aniołku. Ale mam nadzieję, że pokażesz nam coś. Obrót. Wspaniale. Wspaniale, proszę. Oj, jeszcze sobie tam musisz dokończyć, tak? Dobrze, to dokończ sobie to, co tam masz. Już nie kombinujemy. Już, już jadłeś, już nie kombinujemy. Ale serio, serio mówię. Serio mówię, już bez kombinacji. Ale ty mnie już nie przekupuj obrotami. Nie ma przekupywania. Nie.
No dobra, jest. Już, czekaj, to dostaniesz już, ale dobrze, bo bardzo ładnie zrobiłeś to dwa razy. Ale to ja poproszę trzeci. Obrót. Super! Wspaniale narobiłeś ten obrocik. Narobiłeś, co ja gadam? Zrobiłeś. Już nie ma żarłoku, nie można za dużo, bo to słodkie. W ogóle, patrzcie, otworzyłam sobie taki pojemnik. Ja tutaj mam takie lakiery, takie wiecie, nie hybrydy. Takie tam zwykłe jakieś lakiery. I mi się po prostu przypominają stare rastery. Jak ja to otworzyłam, to pudełko, mam taki flashback. Ten zapach z tego, tych takich właśnie lakierów, to mi się tak strasznie kojarzy z takim dzieciństwem. Ja pamiętam, że kiedyś naprawdę miałam długie takie swoje naturalne paznokcie. Swoją drogą masakra, bo bardzo musiałam ich pilnować, żebym się tu nie złamał i tak dalej. I malowałam tymi lakierami. Cały czas zmieniałam te kolory. Ja naprawdę każdy lakier, pamiętam właściwie skąd mam. To są takie wspomnienia. Serio, otworzyłam to tak ostatnio i tak po prostu taki automatyczny flashback. O matko, co to było? To się samo ruszyło. Zrobiłam sobie kiteczkę i patrz... Nie wiem, co się z tym dzieje, ale dobra, nieważne. Zapalimy sobie galaktykę, słuchajcie. Zapalę galaktyczkę, żeby mieć już tutaj fajny nastrój, taki wieczorny. Wiem, że mnie teraz nie widzicie, sory. Czekajcie, teraz zrobimy, żeby się ruszała. Widzicie, rusza się. I teraz zrobimy, żeby była różowa. To jest to, to jest to. Ona się czasem tak chrzani, że jak się rusza, bo widzicie? Jakby tak się rusza. O! Właśnie się chrzani. Jakby słychać ten ruch, podejdźmy i przyłożę mikrofon. Ewidentnie słyszycie. Słuchajcie, to jest tak wkurzające, bo to czasem jest takie głośne, czasem jest ciche, czasem nic nie słychać. No już mnie to naprawdę denerwuje. Ale ja mam teraz ten polski. Może jeszcze dzisiaj uda mi się zacząć montować ten film. Ale jak nie, to zrobię to w niedzielę. Mam zaplanowane na niedzielę, ale wolałabym wcześniej, dlatego że jednak w poniedziałek mam dwie kartkówy z biologii i z matmy, więc wiecie, zależy mi jednak, żeby jakoś, no trochę też się do tego przyłożyć. I jeszcze też wychodzimy w weekend i tak wiecie, rodzinnie i po prostu, no będę miała taki trochę ten weekend zawalony. Żulam też zawsze jakoś gruntowniej, sprzątam w weekendy, bo no staram się wykorzystywać to. Więc fajnie było, gdybym chociaż dzisiaj część tego filmu już sobie zmontowała. No ale to zobaczymy. W każdym razie idę zaraz jeść jeszcze kolejne dwa pączki. I to już będzie 6 pączków. A jeszcze mam 2 przydzielone dla mnie na dole, więc... To będzie, słuchajcie, dobra liczba dzisiaj na pewno. I jeszcze faworki babcia przyniosła, więc też bardzo dobre, takie, słuchajcie, takie cieniutkie, takie rozpływające się po prostu, serio. Dobra, więc ja już się z Wami żegnam. W takim razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!